Sprzedaż w dobie kryzysu. Ten live przygotował dla Was zespół LiveSpace. Przywitajcie prowadzącego, Pawła Palucha. Cześć, witajcie. Dzięki za obecność na dzisiejszym live z serii Sprzedaż w dobie kryzysu. Na którym zapraszamy, na który zapraszamy ekspertów i fachowców z branży, którzy opowiadają nam o tym, jak oni i ich organizacje radzą sobie w sytuacji, w obecnej sytuacji gospodarczej. Format naszego spotkania jest dosyć luźny, dlatego zapraszam do zadawania pytań na czacie, w komentarzach, a mój kolega Maciek, który nas dzisiaj pilnuje w tle, zbierze je i będziemy mogli o nich porozmawiać w drugiej części naszego spotkania. A, a na tą chwilę chyba możemy zaczynać, bo wydaje mi się, że wszyscy dziś możemy powiedzieć, że obecny kwartał nie rozpieszcza pod kątem nowego biznesu w naszych firmach. Większość z nas już doświadczyła mniejszej ilości lidów, mniejszego zainteresowania naszym produktem i usługami. Jest to efekt ostrożności przedsiębiorstw, którą. Yy, którą firmy realizują w ramach sytuacji, takiej, którą mamy obecnie na rynku. Jakby nowa dekada, począwszy od 2020 roku, nas za bardzo nie rozpieszczała. Zaczęło się od pandemii, gdzie dużo firm odczuło zmniejszenie popytu na własnej skórze, setki tysięcy osób bez pracy, i gdy myśleliśmy, że to już koniec, wychodzimy z kryzysu. Problem powstał na wschodzie Europy, gdzie Rosja najechała na Ukrainę, powodując ogromne boli i cierpienia. Świat oczywiście potępił ten akt i zerwał większość stosunków ekonomicznych z Rosją, powodując ostre reakcje gospodarek krajowych, czyli rosnące, dóbr, rosnące ceny dóbr, różnych paliw. Wszystko to powoduje wysoką inflację, a ta oczywiście zwiększa ryzyko dla przedsiębiorstw i biznesów na całym świecie. Dlatego trudniej nam będzie obecnie o duże zainteresowanie naszymi produktami. A jak wiecie, e Przychód można generować z nowych klientów, ale również bazując na istniejących. Dlatego dzisiejszym tematem przewodnim jest konieczność skupienia się na istniejących klientach. Dlatego, dlaczego warto, co to nam może dać? Na to, na to pytanie postaramy się odpowiedzieć z naszymi dzisiejszymi gośćmi. A na początek chciałbym zaprosić do nas Ilonę Leoniewską. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Ilona. Co tam u ciebie? No, wszystko dobrze. Zacząłeś od takiego tematu. Sam tytuł naszego webinaru jest taki, że trzeba się skupić na aktualnych klientach. Zgoda, aczkolwiek myślę, że nasza dyskusja też potoczy się w tym kierunku, jak pozyskiwać nowych i gdzie. Myślę, bo to też będzie w kontekście kryzysu, bo nie wszędzie przecież jest tak samo odczuwalny. Także pójdziemy tak w różne strony pewnie. Dzięki za to. Pewnie część, albo nawet większość z oglądających nas dzisiaj wie o tym, że Ilona jest prezeską i założycielką Meetinga, szefową sprzedaży w well oraz Chief Revenue Officerem w Escoli. Tak, trochę jest, to, jest to imponujący zestaw. A jeżeli mogłabyś nam trochę opowiedzieć, może właśnie o tej roli CRO, Chief Revenue Officer. Co to za rola i czym się zajmujesz? Jasne. Escola, jak pewnie wielu z Was zna, jest powiedzmy solution providerem. Jest software house, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby pokrywać ten cały proces developmentu od fazy discovery, która jest szczególnie istotna, do. do do końca projektu i do, do wdrożenia. Rolą CRO jest tak naprawdę kontrola procesu sprzedaży, jest pozyskiwanie nowych klientów, jest takie organizowanie pracy zespołu sprzedażowego, żeby on działał jak najbardziej efektywnie, żeby wyciągać z tego, że to powiem, z naszego lejka jak najwięcej. Tworzymy strategię, egzekwujemy ją także, tutaj ta rola. Wszystko, co jest związane z przychodowym generowaniem, tak jak sama nazwa wskazuje, przychodu firmy. Super, dzięki za, za wprowadzenie. A powiedz mi, jak tak pokrótce, oczywiście, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze wczoraj, każda historia to jest tak naprawdę potencjał na książkę, jeżeli chodzi o, o, o osoby. Powiedz mi tak w skrócie, jak doszłaś do tego miejsca, czyli właśnie CRO w Eskoli, no i zestaw mm -hmm. tych imponujących ról, które, które dzierżysz w swoim portfelu w tej chwili. E Zaczęło się tak naprawdę zaraz na studiach, jak zaczęłam pracować w IT. Tak naprawdę już jak zaczęłam pracować w IT, to już z tego IT nie wyszłam, i do tej pory w jednym, w jednym momencie podjęliśmy taki bardziej ryzykowny krok z dwoma, z dwoma znajomymi. I założyliśmy własną firmę Meetingę Na początku nie mieliśmy robić produktu, potem stwierdziliśmy, że jednak produkt jest tym lepszym pomysłem na, na robienie biznesu i na koniec, żeby tak już tą historię bardzo skrócić, w 2019 roku właśnie połączyliśmy się ze z Eskolą i dla obu stron myślę, że to był bardzo dobry ruch ze względu na to, że my jako nasza trójka weszła do, do struktury Eskoli jako dosyć kluczowe osoby i z drugiej strony szkoła myślę że jest zadowolona i z tych zasobów pozyskanych i z tego, i z tego że portfolio samej Eskoli rozwinęło się o produkt. Okej, okay, świetnie. A jakbyś mogła opowiedzieć tak właśnie też w skrócie na temat tych wszystkich, jakby tych trzech produktów, gdzie mhm. rolę pełnisz, trochę mhm. o tych właśnie przedsięwzięciach, trochę o tych usługach, produktach, na co to się składa wszystko? Jasne. To może na początek zacznę od customu, bo on jest dosyć prosto wyjaśnialny. Oczywiście oferujemy nasze usługi programistyczne. To jest tak najbardziej, najbardziej prosta rzecz z możliwych, prosta, ale niekoniecznie sam proces już jest prosty. Faza discovery, czyli warsztaty analityczne, czyli cała, cały consulting, który wokół tego projektu, wokół tych projektów się odbywa. Dodatkowo przechodząc już do produktów, Meetinga jest platformą mobilną i do organizacji, do, do przeprowadzania wydarzeń, konferencji, targów. Mamy tutaj wśród naszych klientów naprawdę fajne marki. Worms natomiast jest headlessowym LMS-em. Hedlesowym oznacza to, że tak naprawdę jest bardzo elastyczny i bardzo łatwo go dostosować do swojej organizacji, szczególnie jeżeli ma się na przykład wielu odbiorców wewnętrznych, zewnętrznych i to tak naprawdę robi robotę, bo ogranicza ten czas, tak jak na przykład przeznaczaliśmy do tej pory na szkolenia skormowe, że każde trzeba przygotować, wdrożyć i tak dalej. Jak coś trzeba zmienić, to znowu trzeba wdrożyć. W tym przypadku po prostu zmienia się parę kilka parametrów w systemie i wszystko gra u wszystkich odbiorców. I mamy jeszcze Heseję, nasz e-commerce, też headless, w technologii headless realizowany e-commerce, i to tak naprawdę na tym rynku e commerceowym dosyć świeża sprawa, w związku z czym postawiliśmy też na to, żeby, żeby też tak jak mówię, no e-commerce można przypiąć do wielu projektów, tak jak i do UEMSA, tak i do, do wielu innych customowych projektów, które realizujemy, więc myślę, że to się fajnie tak te usługi komplementarnie uzupełniają. Super. A powiedz mi, czy też odczuliście już, albo chociaż na niektórych z tych marek odczuliście zmniejszony popyt, zainteresowanie usługami i produktami w związku właśnie z tą sytuacją gospodarczą, jaką mamy? Powiem szczerze, że trochę przywrotnie, ale chyba ten no właśnie miałam godzinkę temu spotkanie nasze statusowe, sprzedażowe. Że chyba do, 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 zrealizujemy nasz plan sprzedażowy na miesiąc e, i chyba ku temu idzie, więc to jest takie dobre. Natomiast co do e, spadku liczby zapytań, oczywiście, jakby w przypadku mitingi, to tam miał jeszcze dodatkowy COVID, e, na to wpływ już się skończył, co prawda nie można już się tym, e, e, tym posiłkować. Natomiast e, na pewno nie, nie jest to tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. E, czy to czy ostrożność? Bardziej bym powiedziała, że. E, nie tyle spadek zapytań, ile ten wydłużający się proces decyzyjny jest tym, jakby, namacalnym wskaźnikiem tego, że rzeczywiście no jest to mniejsze zainteresowanie. To znaczy, tu użyłeś słowa ostrożność, i myślę, że to jest słowo klucz, że już się tak mhm. łatwo decyzji nie podejmuje, więc tutaj nasza, tak. nasza, nasza w tym rola, żeby trochę to przyspieszyć. Zdecydowanie. Ostrożność to chyba takie słowo, które będzie nam wchłaniało bardzo różne elementy procesu decyzyjnego, łącznie z tym, że nie, że nie dzisiaj, że jednak trochę bardziej ostrożnie, że jednak poczekajmy, zobaczymy co się będzie działo i to pewnie w przypadku różnych firm, różnych branż może wyglądać zupełnie inaczej. Ale to pewnie sobie jeszcze dojdziemy do tego, rozmawiając też z naszym, z naszym drugim gościem dzisiaj. Ale tak jakby zmieniając trochę tutaj tempo naszej rozmowy, widzę, że pierwsze pytanie już spłynęło na czat, tak więc dzięki Kamil Zobaczanie za to i czasem. oczywiście tak. I, I zachęcam oczywiście do składania tych, tych pytań i pisania na czacie mm -hmm. i na, w komentarzach, bo, bo te pytania sobie postaramy rozwalić na koniec. Na naszego spotkania, gdzie będziemy mieli miejsca na panel i właśnie podyskutowania na to i odpowiedzi na te pytania. Powiedz mi, bo, bo wiem skąd nadajesz, ale pewnie nasi goście mogą być ciekawi z, 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 gdzie dzisiaj jesteś. Tak, ja jestem we Włoszech, w Piemącie, północne Włochy, także pogoda nie jest taka jak na Sycylii, że można sobie iść w mo i się pokąpać w morzu. Jest dosyć tak średnio, ale przynajmniej jest słońce, więc jakiś z tego plus, plus no jest jest jakiś malutki plus, no, oprócz jedzenia, jeszcze, bo to jednak jest dobre. No, jest dobre, faktycznie. I tutaj mój, mój syn też potwierdza, on chyba się urodził w złym kraju. E, i lo, lo, lokalizacyjnie żołądek ma przypisany właśnie do Włoch a, i do potraw mącznych. E, rozmawialiśmy jeszcze wczoraj na, na temat Twojego zainteresowania dotyczące nauki języków obcych, i, i to zrobiło chyba na nas wszystkich ogromne wrażenie. E, ilość i, i, i to, jak. E, to, to jeszcze wchłania Twój czas, w sumie, tak? No bo to jednak nauka różnych języków. Ja wiem, że ta ilość jest imponująca, jeżeli mogłabyś zdradzić, mhm. właśnie ile ich jest i właśnie jak wygospodarować czas jeszcze na to. To może zacząć najpierw od tego czasu, bo tu od razu na Pana Kamila pytanie odpowiem dotyczące zarządzania czasem. Generalnie, jeżeli chodzi o same role, tak jak w firmie, to oczywiście są, jakby ja na ten temat nawet artykuł napisałam i niedługo będzie opublikowany na blogu u nas na Scoli. Natomiast Przede wszystkim jakby spotkania statusowe, więc trzeba wydzielić. Oczywiście nie robię wszystkiego sama, tylko załóżmy, jest dedykowany, dedykowany handlowy do poszczególnych produktów. Ale jakby sama kontrola nad tym i spięcie tego wszystkiego później w Ceremie. My korzystamy z LiveSpace'a i rzeczywiście to później fajnie widać, że jak idzie sprzedaż w poszczególnych produktach. Oczywiście trzeba się zaangażować, żeby jakby ja wierzę w to mocno, że nie da się sprzedawać rzeczy, której nie rozumiesz, więc. Samo wnikanie w to, jak te produkty są zrealizowane, jak one, są, jak one funkcjonują, jakie one korzyści klientowi przynoszą, no to, to tak naprawdę to już nasz czas, jaki my inwestujemy w poznanie tego produktu, który, który sprzedajemy. I natomiast jak to łączę, wszystko to tak jak mówię, no w tygodniu mam wydzielone, wydzielone statusy na poszczególne produkty, czy na fazę produkcyjną, czy na, bo w tą też jestem zaangażowana, czy w fazę już czysto sprzedażową i marketingową. Tu akurat mamy Łukasza, świetnego marketingowca, który, który robi mega robotę. I my też, to też zaznaczę, my pracujemy bardzo blisko sprzedaż i marketing w Eskoli. Łukasz też o tym mówił na naszym podcaście Eskola Mobile, ale to warte jest podkreślenia, że nie wydzielamy takich osobnych państewek, i raczej współpracujemy niż, niż działamy jakoś osobno. I, i potem z tymi językami, mówię po włosku, angielsku, niemiecku, nie aż na takim dobrym poziomie i po rosyjsku, Teraz się uczy jeszcze dwóch innych, y, bardziej egzotycznych, ale y, to, co robię, to tak naprawdę małe elementy typu duolingo zdecydowanie, czyli coś, co możemy na coś poświęcić 10 minut, 15 minut w ciągu dnia. To nie jest dużo, a tak naprawdę widzi się ten progres po jakimś czasie duży. E, no, oczywiście, korzystam z jakichś kursów językowych też. Jedna godzina w ciągu, w ciągu tygodnia to też nie jest aż tak. Dużo z perspektywy całego tygodnia, więc myślę, że każdy może to wygospodarować. Oczywiście też póki co nie mam dzieci, więc zakładam, że tu gdzieś mam przewagę, ale wszystko jest do, roz do zrobienia. Myślę, że kluczem tutaj jest wola. Jeżeli chcesz coś robić, to na wszystko znajdziesz czas. Tak. Czyli kluczem jest tak naprawdę optymalizacja tego czasu, który, który masz do dyspozycji w ręku, i znalezienie sposobu, narzędzi i rozwiązań, które pozwolą ci go wykorzystać chyba w jak najlepszy sposób. No trochę tak. I dostosować je do siebie tak naprawdę też, bo ja no, nie ukrywam, jakby to się dzieje, odbywa kosztem tego, że nie wiem, no, nie oglądam wszystkich seriali na, Netflix, na Netflixie na przykład. Jakby tu wiem, że, ten, że, że czegoś mi tam brakuje, no ale to detale. No, tak. To, to są detale. Nie, nie każda seria na Netflixie jest tego warte też z jednej strony. Dokładnie. Super. Ilona, pracujesz właściwie od lat na, na, na kluczowych stanowiskach w tej chwili, odpowiedzialnych głównie za wzrost w tych firmach. No i obecnie oczywiście to jest Wells, Meetinga i wspomniana Escola. I, I tak jak pewnie w moim przypadku, to nie będzie twoja pierwsza recesja. Jednak wydaje się, i gdzieś tam pod skórą można czuć, że tym razem jest troszeczkę inaczej. Czy, czy, czy Twoim zdaniem to jest, taka, to jest taki kryzys wszystkich kryzysów, patrząc na na przykład ostatnie stulecie? Czy, czy jednak masz in, inne zdania na ten temat? Nie, myślę, że bywało gorzej. Zdecydowanie, jak popatrzymy przez pryzmat historii. Natomiast też pamiętajmy o tym, że kryzys nie wszędzie i nie w taką samą siłą uderza. I dlatego ja też o tym na początku wspomniałam, że warto też geograficznie popatrzeć na to, gdzie są nasi klienci. Czy oni są na przykład tylko w Polsce, gdzie powiedzmy ten kapitał przeznaczany na, na usługi zewnętrzne jest w pewien sposób ograniczony? Czy naszym, naszymi klientami są głównie klienci zagraniczni, i też pytanie skąd, bo tak jak mówię, inaczej będzie wydawał pieniądze Brytyjczyk czy Amerykanin, czy też Niemiec, a inaczej będzie wydawał pieniądze Saudyjczyk albo obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I w, wydaje się, że te nieoczywiste kierunki mogą trochę poniekąd być, czy znaczy mogą trochę być odpowiedzią na, te, na, na, te, na to pytanie, czy kryzys jest wszędzie gdzieś taki sam i to trzeba też swoje portfolio przejrzeć pod tym kątem geograficznym. Świetnie, bo też jakby wspomniałaś już na samym początku, że jakby ten, ten skupienie się na istniejących klientach to oczywiście nie jest ta jedyna droga, którą, byście, którą ty byś też sugerowała mhm. menadżerom sprzedaży, menadżerom właśnie wzrostu, Szefom sprzedaży, którzy jakby no jesteśmy w tym, w tym etapie teraz, że jakby już zaplanowaliśmy sobie, zaprojektowaliśmy, jak to może wyglądać w 2023 roku. I wiem, że jakby skupienie na obecnych klientach to nie jest dla ciebie jedyna droga. A co jeszcze mogłabyś tutaj nam mhm. doradzić i, i, i menedżerom sprzedaży, którzy dzisiaj właśnie zmagają się z tą mniejszą ilością lidów chociażby? Jasne. Zdecydowanie oczywiście wszystko zależy od naszego portfolio, a bardziej od portfolio usług, tak? Bo jeżeli one są bardzo jednorodne i oferujemy jeden typ produktu, tutaj Mike będzie mógł o tym więcej powiedzieć. To na pewno jest to trochę większe wyzwanie, i wyzwanie, ale no, wyzwanie też, które można, któremu można sprostać. Czyli ja, przede wszystkim, sprawdziłabym tą geografię, czyli komu oferujemy nasze usługi i gdzie możemy ewentualnie, na jakim rynku się pojawić. To po pierwsze. Po drugie, sprawdzić, jak my docieramy do tych klientów. Czyli załóżmy, jeżeli mamy swój, w swoim CRM-ie podział klientów, załóżmy na jaka jest średnia wartość tego klienta, ile ten klient już u nas jest i tak dalej, to przez analizę taką i oczywiście źródeł, skąd ci klienci do nas przychodzą, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, czy możemy spróbować zainwestować w nowy kanał, na przykład, nie wiem, kampanię odbandową, jeśli do tej pory tego nie robiliśmy, albo czy na przykład nowy sprzedawca może nam nie wiem, odmienić, odmienić nasz lajek i w jaki sposób przynieść nowych klientów? Jest to, oczywiście tych źródeł potencjalnych lidów, może być dużo więcej. Mogą być to i, i kampanie marketingowe kierowane na określony y, region określony geograficzny. Także warto przyjrzeć się źródłom, warto przyjrzeć się temu, y, jaki jest typ naszego klienta i co możemy zrobić, żeby zwiększyć marżowość naszych projektów. Czyli załóżmy, jeżeli mamy oczywiście podwyżki cen, tutaj Mike myślę też o tym będzie więcej, więcej mówił, jeżeli chodzi o produkt, ale czy podwyżka może wpłynąć na naszą marżowość, czy na przykład ograniczenie w pewien sposób kosztów, to już po stronie produkcyjnej, więc kilka rzeczy na pewno możemy zrobić takie wewnętrznie i, i zewnętrznie, jeżeli połączenie ich spowoduje, że naprawdę możemy tą rentowność swoją podnieść. Tak, Dokładnie, um... Mówisz ekspansja zagraniczna i jakby ja też z doświadczenia wiem, że to nie jest nigdy proces ani łatwy, ani tani bardzo często. E, powiedzmy, że to będzie łatwa decyzja na przykład dla menadżera sprzedaży w firmie X, który faktycznie zmaga się jednak z, lokalnym, z, loklama, z lokalnymi problemami właśnie w pozyskiwaniu nowych klientów, jednak podjąć tę decyzję, to słuchaj, weźmiemy te nie wiem, 2 miliony złotych i zainwestujemy w rozwój tego rynku nie wiem, w Niemczech albo w Szwecji mhm. albo we Francji. E, i, jak byś do tego podeszła? My, to jest nigdy, to nie jest nigdy łatwa decyzja. Mało tego często wychodzi z przypadku. Jestem, ja w ogóle bardzo nie lubię wydawać pieniędzy, to znaczy, jeżeli mam nagle zainwestować 2 miliony i sprawdzić, okay, i okej, mamy taką wielką wiadomo później co z tego wyjdzie, no to to jest trochę takie bardzo ryski. Dlatego ja bym to, co bym sugerowała, i to też właśnie co we scholi staramy się wdrażać, to jest budżetowanie tych kierunków i to znaczy tak, przygotowanie sobie budżetów, to znaczy najpierw zróbmy sobie analizę tego kierunku, do, jakiej, na jaki chcemy, do jakiego chcemy się udać chcemy się udać, Nie, niech to będzie Bliski Wschód. Oszacujemy sobie potencjalną wielkość tego rynku, oczywiście w obszarze, który nas interesuje. Ile my z tego tortu jesteśmy w stanie ugrać, jakie aktywności powinniśmy, to można sobie w takiej tabelce ułożyć, jakie aktywności powinniśmy podjąć, żeby tam zaistnieć, tak? Czyli czy to będą spotkania jakieś i wyjazdy, czy to będą na przykład udziały w targach, czy to będą kampanie reklamowe, czy to, you name it, jakby tego, jest, tego może być naprawdę dużo, oszacować sobie mniej więcej koszt i wtedy można sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, czy my jesteśmy w stanie przy pomocy tych. Kluczowych aktywności, które sobie tu wymieniliśmy, które nas będą kosztowały tyle, uzyskać z tego obszaru tyle taką satysfakcjonującą nas wartość przychodu. I jeżeli jesteśmy w stanie to zainwestować, czyli raczej ja bym nie, nie, nie szła z kierunku takiego, że OK, mamy milion złotych, wydajemy to jakkolwiek, byle tylko tam, w tym, na tym powiedzmy, w tej, nie wiem, na tym Bliskim Wschodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Skandynawii. I czekajmy, aż coś spłynie. No, to tak bym tego nie zrobiła zdecydowanie. Musimy, sobie, na pewno trzeba tą taką dyscyplinę budżetową mieć z tyłu głowy, jeżeli widzimy. Yy, I też polecam taki, yy, taki, taki framework pracy yy, PDCA, czyli Plan Do Check Act, polegający na tym, że tydzień do tygodnia yy, weryfikujemy sobie yy, skuteczność naszych działań. tak? I to jest bardzo, na bardzo wczesnym etapie, jesteśmy w stanie. Odpowiedzieć sobie i zobaczyć, że no coś, nie, coś nie gra, albo na przykład coś gra i powinniśmy w to, w tę ten, w ten, w ten aktywność inwestować troszeczkę więcej. Super. To jest ogromna porcja wiedzy, moim zdaniem, bo, bo bardzo często nasze lokalne, rodzime firmy mają duże, duży taki. Niechęć chyba do wychodzenia za granicę właśnie ze względu na nie tą niewiedzę, tą taki brak informacji i, i trochę strach przed wydawaniem tych pieniędzy. Nie? To jest jednak coś, co, czego firmy w Stanach Zjednoczonych nie mają ze względu właśnie na wysokie rundy dofinansowania, możliwość eksploracji, badania mhm. nowych rynków. Jest to zupełnie inaczej, tak mi się wydaje. Ale no, słuchaj, dziękuję Ci bardzo w ogóle za, za tą serię odpowiedzi i, i wydaje mi się, że dziękuję. fajną porcję wiedzy na tą chwilę. Zapraszam Cię na naszą wirtualną kanapę, ale oczywiście nie uciekaj, bo przed nami będzie jeszcze, jeszcze panel dyskusyjny no i pytania oczywiście naszych gości. I wydaje hmm. mi się, że no, ja mam co najmniej 10 pytań dotyczących chociażby tego ostatniego fragmentu, o którym rozmawialiśmy z Iloną, no, tak więc jeżeli interesuje Was właśnie obszar wyjścia za granicę, jako w sumie rozwiązanie takie panaceum na obecne problemy, nasze lokalne, rodzime, gdzie widzicie mniejsze zainteresowanie waszym produktem, to w sumie trochę tak paradoksalnie może się okazać, że recesja pomoże nam też otworzyć się na rynki zagraniczne, które do tej pory właściwie mogliśmy nie rozważać, ponieważ byliśmy z jakiegoś powodu rozpieszczeni lokalnymi przychodami i tym, co się dzieje na naszym rynku, a ten rynek otwarty już z nami pozostanie. Kryzysy są budujące i naprawdę potrafią potrafią zmienić wszystko na plus, więc nie ma co tak czarno patrzeć na przyszłość. Tak jest, Dla, dlatego zapraszamy takich gości właśnie na nasze spotkania, żeby pootwierać trochę e, tych klapek i żebyśmy popatrzyli na tą recesję właśnie jako taką trochę ukrytą, e, ukrytą szansę na, na rozwój naszego biznesu. Tak więc dziękuję Ci bardzo. E, I przed nami e, drugi gość dzisiejszego wydarzenia, e, Mike Korba, Michał Korba. E, Tutaj też jakby taki wianuszek uh, ról w organizacji, czyli prezes CEO i partner i trener w Startup Academy Poland uh, i uh. CCO, czyli Chief Commercial Officer i współzałożyciel user.com. Czyli Mike tak. Korba. Dzień dobry Paweł, cześć Leona. Dzięki wielkie za zapraszanie. <grym> Imponująca, wit witaj, witaj. W ogóle imponująca znowu wianuszek tych, tych ról. Powiedz mi właśnie takie rozgrzewkowe pytanie w skrócie, bo wiem, że mógłbyś godzinami opowiadać o tym, jak do tego doszłeś, ale jak to jest być w obecnej Twojej roli i czym zajmuje się Chief Commercial Officer w Userze? To jeszcze tak sprostowanie, jak tak mi przedstawiłeś, to stwierdziłem, że chyba jednak powinienem tego taska, którego mam na tudu liście, zrób porządek na LinkedIn, w końcu zrealizować. Bo tak, faktycznie jestem jeszcze prezesem Iwiszera, ale ten projekt jest już na wymarciu, bardziej od strony formalnej. Tam powinienem w końcu jakąś tak rest in peace zrobić, ale cały czas odsuwam. Faktycznie zdarza mi się dzielić wiedzą. Zdarzało mi się dzielić wiedzą w Startup Academy, teraz głównie jednak szkole. W innych organizacjach, których nie uzupełniłem e, na LinkedInie, czy to w sprawnym marketingu, czy to w labie, czy jestem wykładowcą na wielu e, uczelniach. Natomiast to są wszystko prace, nazwijmy to weekendowe, dodatkowe, a 100% albo nie, 120%, jak za czasów gospodarki plan centralnie planowanej, było e, moje uwagi, to jest user.com. I odpowiadając na Twoje pytanie, czym zajmuje się Chief Commercial Officer, to jest taki. Mm, Trochę Chief Revenue Officer, ale na tyle niespopularyzowana nazwa, czyli ja jestem odpowiedzialny za całą e, komercyjną warstwę mm, e, biznesu. Chief Revenue Officer bardzo często koordynuje pracę marketingu i sprzedaży, i jednak skupia się na e, głównym fokusie. Mm, Nowego biznesu. Ja oprócz tego, że organizuję pracę marketingu i znacząco wspieram naszego szefa sprzedaży i nasz cały dział sprzedaży w kontaktach, to również znacząco wspieram dział naszego customer success i customer support. Czyli moja rola w user z biegiem lat ewoluowała. Ja byłem pierwszym handlowcem, czyli byłem po prostu osobą, która sprzedawała te, te narzędzie. Następnie, gdy ten zespół handlowy się wdrożył, a nasze narzędzie się rozbudowywało, doszliśmy do takiego etapu, że chyba przydałoby się tym największym klientom troszeczkę wsparcia, bo wcześniej byliśmy w sprzedawani w modelu self-service, czyli po prostu zakładasz sobie konto, konfigurujesz sobie narzędzie i decydujesz, co do kiedy, jak skorzystać z możliwości tej technologii. I ja zostałem pierwszym wdrożeniowcem, później zbudowałem cały dział wdrożeń, a z uwagi, że wcześniej pracowałem przed userem, mam taki background marketingowy, bo przez wiele lat pracowałem w agencji reklamowej jako szef działu digital, a wcześniej byłem po stronie klienta, czyli byłem specjalistą do spraw marketingu, to zaopiekowałem się tym działem marketingu. Czym teraz się zajmuję? Wpadam na różne spotkania i yy, często staram się wspierać prowadzących te spotkania. Czyli, jeżeli jest osoba, która robi demo, to ja tak próbuję go. Wspierać, jak jest osoba, która prowadzi wdrożenie, to ja próbuję go wspierać w tym. Często przejmuję, nazwijmy to, mikrofon i dużo mówię, ale staram się też, wiesz, wychodzić, żeby nie decydować, ale tak jakby pokazywać kierunki, w, które mogą być zaadresowane. Także to, to, to jest moja rola. No i patrzenie, czy, czy rośniemy, czy nie rośniemy. Tak. To tym się zajmuję, ale może jeszcze słowo o tym, czym user.com jest, bo może osoby słuchające nas obecnie nie słyszały o tego rodzaju rozwiązaniach. My jesteśmy platformą klasy Marketing Automation Customer Data Platform. To brzmi groźnie i po angielsku strasznie, ale zasadniczo jesteśmy takim CRM-em, czyli oprogramowaniem do Customer Relationship Management, czyli oprogramowaniem, które pomaga zarządzać relacją z, klientu, z klientami. W dużym uproszczeniu zbieramy komplet informacji o użytkownikach, o klientach. Co robią na stronie internetowej, co robią wewnątrz aplikacji mobilnej, co robią w fizycznej lokalizacji sklepu, jakie są efekty spotkań z handlowcami i co wiemy o tym użytkowniku, jaka jest jego historia zakupowa. I na podstawie kompletu tych informacji. Dzięki naszemu narzędziu, firmy są w stanie odezwać się do właściwych osób we właściwym momencie z właściwym komunikatem i zrobić to w sposób spersonalizowany i zautomatyzowany, aby ten klient ostateczny otrzymał komunikację, na którą zasługuje, czyli wspaniałą komunikację od firmy. Także. Tyle ode mnie. Świetnie. Dzięki za, za też intro. Oczywiście chcieliśmy przejść do tego za chwilkę, natomiast wydaje mi się, że to też fajnie jakby zamyka tą rolę Chief Commercial officera i tym czym zajmuje się user. Um, wiem, znaczy wiem, pewnie wszyscy lub większość osób, które śledzą Linkedina, kojarzą ciebie również z wielu materiałów, które, na których się pojawiasz, które gdzieś tam promują usera i omawiasz też kwestie biznesowe. Um, i, i teraz zastanawiam się, jak do tego jakby się dochodzi, tak, jakby Chief Commercial Officer, zastanawiam się jakby, mm -hmm. co było tymi elementami składowymi, które stworzyło tą rolę dla ciebie i, i tobie, bo rozumiem, że z pewnych obszarów y, takiej działalności bieżącej musiałeś zrezygnować y, właśnie na rzecz tego y, Chief Commercial Officer i zastanawiam się, który to był moment i co sprawiło o tym, że ok, to jest ten moment, że bardziej będę publiczny, będę pokazywał swoją wiedzę, Będę bardziej osobą wspierającą, a nie już pewnie realizującą pewne rzeczy biznesowe. Ja, jak to się stało? Niestety doba ma 24 godziny i wciąż szukam czasowstrzymywacza albo osoby, która wynajdzie urządzenie do bilokacji, ale tego się nie da. I faktycznie w zeszłym roku podjąłem taką decyzję, że z analizy nam wyszło, że najfajniejsze potencjalni klienci, albo część najfajniejszych klientów, bo, bo procentowe odsetek fajnych klientów, z którymi nam się dobrze pracuje, z którymi. Chcemy pracować, którzy są z punktu widzenia takiego księgowego, krótko mówiąc, bardzo rentowni. To są klienci, na których jednym z punktów styku była, było prowadzone przeze mnie szkolenie albo prowadzony ze mnie, przeze mnie wykład i z takiego insightu, nazwijmy to marketingowego, doszliśmy do wniosku, że no dobra, no to zeskalujmy korbę, czyli można tworzyć kolejną osobę, która będzie zajmować się chodzeniem i gadaniem o, albo dzieleniem wiedzy, albo można te materiały uwieczniać i podobnie jak ty Pawle prowadzisz, nazwijmy to talk show internetowy, ja zdecydowałem, się w troszeczkę innej formule zostać podcasterem czy youtuberem i mm, uruchomiłem taki kanał jako materiał wspierający user.com. Kanał nazywa się Martech Well done. jest mm, dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach streamingowych, w którym to z jednej strony ja dzielę się jakimiś swoimi doświadczeniami i próbuję zaadresować pewne obszary związane z marketingiem, sprzedażą, technologią, marketingiem, komunikacją. Czyli jak wdrażać poprawnie technologie marketingowe, to jest, to jest to jest główny temat, czyli jak wykorzystać narzędzia, aby jak to Ilona ładnie powiedziała wcześniej dopasować je do swoich potrzeb, aby realizowały konkretną potrzebę biznesową, bo wydaje mi się, że zarówno handlowcy, dyrektorzy sprzedaży, jak i marketerzy jeszcze bardziej, marketerzy jeszcze bardziej cierpią na taką chorobę, jaką jest narzędziofilia i myślą, że narzędzie rozwiąże wszystkie problemy no i te biedne, biedni twórcy narzędzia w swojej komunikacji marketingowej muszą tych biednych marketerów w tym utwierdzać, że to jest taki magiczny przycisk, takie magiczne narzędzie, że tylko kup i tutaj, prawda. Poszybują wszystkie główne KPI, główne współczynniki, zawsze będzie w prawo i do góry, także, także na każdym wykresie. Prawda jest taka, że oczywiście narzędzia są pomocne, natomiast narzędzia realizują konkretne procesy, narzędzia powinny, muszą być odpowiednio skonfigurowane i ta definicja tych. Procesów, definicja tych potrzeb, spięcie pewnego rodzaju narzędzi ze sobą, e, analityka, wyciąganie wniosków, to jest, to jest to, co w tym moim podcaście poruszamy. Także e, jak doszedłem do tego? No, 20 lat siedzę i tam czytam, co w tych internetach jest. Czasem opowiadam co, o tym, co w tych internetach sam zrobiłem jakoś tak wiesz z dnia na dzień. Nie? No, zdecydowanie tak, więc zachęcamy oczywiście do, do lajkowania, szerowania i followowania, czy zapisania się, jeżeli chodzi o, o podcasty. Pewnie te różne platformy streamingowe zupełnie inaczej to określają za każdym razem. I jednak zachęcamy też do, do podglądania, co, co Mike robi w tych, w tych weekendach, tak, bo to rozumiem, że to wtedy. Nagrywanie to jest, tak, to, to jest, nazwijmy, to nie jest core y, działalności, tak jakby materiał wideo ma tą przewagę, że raz stworzony może być pocięty, może być redystrybuowany, y, ten proces można zautomatyzować. Y, Część można lepiej nie automatyzować, ale, ale tak, to jest jakieś, tak, jakiś taki dodatkowy, dodatkowy element, a głównie to jednak wspieram nasz dział sprzedaży, dział, dział marketingu i, i dział obsługi klienta. Dobra, zrobiło się bardzo poważnie i, i wydaje mi się, że nie chciałem tego o tym wspominać, ale jakby wczoraj rozmawiając, powiedziałeś kilka ciekawych faktów swojego życia, które wydaje mi się, że mogą trochę rozładować ten taki bardzo poważny już nastrój w naszej rozmowy na temat właśnie narzędzi. Przepraszam, bardzo jeszcze w marynarkę um, się ubrałem taki jestem, powinienem w t shircie w, 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 w pełni profesjonalny i zastanawiam się właśnie, czy ten twój profesjonalizm też się udzielał w twojej przyszłości, bo zdradziłeś nam wczoraj z Iloną, że byłeś również selekcjonerem w klubie nocnym zastanawiam znaczy, się, tak, ja jak cały... tam doszedłeś i, i czy to miało może związek z tym, że jesteś też na publicznej liście osób zagrożonych, czy tam ostrz ostrzegamy przed komisji nadzoru Finansowego. Ja mam takie powiedzenie: nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. I ja bym tak jakby. Żywot mój jest burzliwy, od sześciu lat skupiony wokół jednej rzeczy, czyli user.com i narzędzia marketing automation, ale faktycznie e, wcześniej całe życie e, albo pracowałem z ludźmi, albo pracowałem w marketingu i sprzedaży. I e, na tej liście ostrzeżeń publicznych KNF-u to jestem z tym projektem iWisharowym. E, temat jest już zamknięty, a ja po prostu muszę tylko zamknąć, za, zamknąć y, spółkę. Jest y, taki event Fuck Up Nights, gdzie y, gdzie dzielą się różnego rodzaju Niepowodzeniami, fakapami, a ja mam przyjemność być cyklicznym uczestnikiem tego spotkania, bo już mam dwa wystąpienia na, takim, na takich fakapach, gdzie dzielę się konkretnymi historiami, właśnie tą historią Avisera. Natomiast selekcjoner w klubie nocnym, ja bardzo wcześnie zacząłem pracować. Jestem aktywny zawodowo od tak naprawdę 17 roku życia czy, 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 czy 16 roku życia. Wtedy zacząłem już pracę na Pełen etat w rozumieniu takim, że można było powiedzieć, że pracowałem i zarabiałem jak normalnie etatowy pracownik i ponieważ studiowałem dziennie, no to doba ma 24 godziny, na szczęście tam dwudziestolatek może spać rzadziej niż tak jakby, niż teraz mogę sobie na to pozwolić i z uwagi na to, że w dzień pracowałem, no to kiedyś trzeba, znaczy w dzień studiowałem, to kiedyś trzeba było zarabiać pieniądze i w, wspinając się po ścieżce kariery klubu nocnego awansowałem z początku jego kelnera na szefa kelnerów, następnie na tak jakby szefa sali, a później właśnie nocnika, czy też selekcjonera w klubie nocnym, gdzie obcowałem z ludźmi w różnym stanie i musiałem im miło wytłumaczyć pewne zaistniałe sytuacje. Także bardzo pomocna praca dla każdego handlowca w przyszłości. To, to, to naprawdę polecam. Jestem w 100% przekonany, że wszystko było profesjonalnie i etycznie, jeżeli chodzi o wytłumaczenie sytuacji, która mogła mieć miejsce przed klubem nocnym, szczególnie z osobami w takim wyższym stanie upojenia alkoholowego, zakładając, że takie też miały miejsce. Niestety. Tak, tak. No dobrze, to, to może wejdźmy trochę głębiej w, w temat naszej dzisiejszej dyskusji. Fajnie, fajnie jest poznać naszych gości właśnie od tej, z takiej strony osobistej. Natomiast część, duża część z osób, które dzisiaj do nas dołączyły na naszym live, chcę dowiedzieć się właśnie, jak, co, z tą, co z tym downturnem po angielsku brzydko mówiąc, czy też z powolnieniem gospodarczym, i jak w to wpleść właśnie tych naszych istniejących klientów. Jak byś sobie miał wyobrazić właśnie naszego dzisiejszego takiego typowego odbiorcę live'a, czyli przedsiębiorcy, firmy, która również współpracuje z firmami, typowy MŚP. Jakim, twoim zdaniem, w jakim zakresie możemy, i to tak trochę brzydko powiem, wykorzystać te, 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 tych naszych klientów, relacje z naszymi klientami, co mogłoby właśnie wesprzeć te biznesy właśnie nie tylko przetrwaniu tej recesji, ale też i właśnie w dalszym rozwoju. Znaczy, pierwszym tak jakby krokiem y, dobrego przygotowania działań upsellingowych, cross zwiększenia rentowności y, na obecnej bazie jest, wydaje mi się, porządek w CRM-ie. Y, bardzo wiele firm skupia się na napełnieniu tego lejka marketingowego y, na górze, a de facto w momencie, kiedy y, za, tak jakby domknie sprzedaż. No to pomaga tym klientom i ewentualnie monitoruje takie współczynniki, jak czern, czyli odpływ klientów, albo LTV, czyli ile ten łącznie klient u nas zostawił. Natomiast nasi obecni klienci są kopalnią wiedzy. My na etapie marketingowym już staramy sobie segmentować rynek, dzielić te grupy klientów, czy to geograficznie, czy to według jakiejś specjalizacji, nie wiem, technologii, którą używają, potrzeb, którą mają, wielkości bazy, czy wielkości klientów, których obsługują. Natomiast w naszym Większość firm B2B bardzo zaniedbuje z mojej perspektywy obecną bazę klientów. I to, co ja bym. Znaczy, co bym sugerował w czasie kryzysu, kiedy jednak wszystkie firmy mają troszeczkę trudniejszą sytuację to na, i bardzo często oczekują na przykład obniżenia cen to bo my widzimy, że wielu naszych klientów, zwłaszcza tych e-commerceowych, skończyły się czasy dla nich takich nieustannych wzrostów. Covid był wybuchem e-commerceu, brak covidu był elementem, który spowodował, że te komersy e przestały tak dynamicznie rosnąć. W Polsce jest jeszcze też specyficzny rynek, bo Polska jest strasznie rozproszonym rynkiem e-commerceowym. Inne kraje europejskie mają po prostu mniej sklepów. Tak, fizycznie te sklepy są mocniejsze, ale jest ich mniejsza liczba. My mamy pod kątem ilości sklepów internetowych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo zaawansowany, zaawansowany i jednocześnie rozdrobniony, rozdrobniony rynek. Także my. Zauważyliśmy, że te e-komersy dużo y, bardziej zwracają uwagę na koszty i nie wchodzą w każdą nową nowinkę technologiczną, tak jakby bez zastanowienia się. I o dobra, to weźmy to, o konkurencja korzysta z tego, to weźmy to i później nic y, z tym nie robią. Y, Natomiast wśród obecnych klientów przeanalizowaliśmy, czy przypadkiem oni nie korzystają z jakichś innych narzędzi do obszaru, który my możemy zaadresować. Czyli wyobrażam sobie, że sklep internetowy u nas korzysta z automatyzacji e-mail-marketingu, z jakiejś komunikacji pop-upów i puszy na stronie. Dostarczamy mu też rekomendacje produktowe czyli wyświetlanie ramki rekomendacji. Ale na przykład kwestię związaną z live chatem, albo kwestię związaną z aplikacją mobilną, puszę w aplikacji mobilnej, miał Zaadresowane w innym narzędziu. I my, ponieważ akurat mamy dosyć szeroki, jednorodny, ale szeroki produkt, to wśród tych klientów jesteśmy w stanie zaoferować im, nazwijmy to w ramach naszej obecnej ceny, albo nawet niewielkiej podwyżki ceny, obszar, który obecnie mają zaadresowany w innym narzędziu, i dzięki temu de facto dosprzedać pewną usługę. Także to jest, to jest ten obszar, który można, sobie spokojnie, w zależności oczywiście od firmy, zaadresować, ale jeżeli jesteśmy, nie wiem, firmą prawniczo-podatkowo-księgową, tak, i mamy klientów typowo-księgowych, może się okazać, że oni po prostu za usługi prawnicze płacą Gdzieś obok, a mogliby to przenieść od nas, zwiększyć tą relację, ponieważ mielibyśmy, nazwijmy to, pewne elementy, które się nasywają w jednym miejscu, to de facto jest to oszczędność dla klienta. Także to jest ten pierwszy obszar, który można zaadresować. Czy ja przypadkiem nie sprzedaję czegoś, czego co moi klienci nie płacą gdzieś indziej, bo mogą płacić u mnie? I. Bardzo często tak się dzieje, także to, to jest ten jeden element takiego konkretnego upsellingu. Jeżeli, jeżeli mogę, mam taką właśnie takie tak. pytanie, bardziej może nie szpilkę, ale zastanawiam się, bo w świecie idealnym, kiedy faktycznie klienci kochają nasz produkt, no to tak. możemy sobie pewnie pozwolić na taką narrację. A powiedz mi, jak sprawić, żeby właśnie ci, ci, ci nasi klienci, albo w ogóle jak się dowiedzieć lub na co zwracać uwagę? Wśród naszych statystyk, metryk, danych, na to, że faktycznie jakby ten klient jest na tyle przywiązany do naszej usługi, że będzie w stanie zmigrować tą usługę z firmy X do nas, albo nawet mhm. właśnie podejść do podniesienia, samego projektu podniesienia ceny, bo to też jest taki szumny mhm. temat poruszany ostatnio w mediach społecznościowych dosyć szeroko. Ja wśród, to może brzydko zabrzmi, ale wśród znajomych zarządzających różnymi firmami krąży takiej brzydki, bardzo brzydki. Zwrot Od Oddziadanie od to jest po prostu podnoszenie cen klientom, którzy we, przyszli do nas dawno. My mieliśmy dużo niższe ceny i są one utrzymane w takich stawkach starszych. Okay. Ja może bym rozbił to na, na ten pierwszy krok jak do tego podejść. Wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mamy dosyć różnorodną bazę klientów, czyli nie mamy tylko konkretnej. Jednego case'u, który duplikujemy, to dobrze zrobić sobie taką, taki dostęp do danych, które mamy, czyli ja to nazywam analizą postmortem. Bierzemy Ilość, jeżeli mówimy o biznesach subskrypcyjnych albo biznesach usługowych, które są sprzedawane w modelu, nazwijmy to takim e, cyklicznym, subskrypcyjnym, ciągłym. O tak to, tak to ujmę. Bierzemy e, ostatni rok albo ostatnie dwa lata i sprawdzamy, e, którzy klienci od nas odchodzili albo z którymi klientami mieliśmy najsłabszą e, rentowność, czyli e, My takie ćwiczenie wykonaliśmy, może dla naszych słuchających będzie to e, wartościowe. Wzięliśmy bazę obecnych klientów, podzieliliśmy ich według e, średniej wartości tego, ile nam e, zostawiają miesięcznie, czyli ile e, miesięcy już z nami są i ile do tej pory zapłacili. To podzieliliśmy, bo LTV to jest całościowa wartość tego klienta, i wiadomo, że klient, który jest z tobą od pięciu lat, zostawi u ciebie więcej niż ten, który jest od tobą od miesiąca. Tak jakby MRR, czyli wartość tego klienta w czasie też może fluktuować, na początku płaci więcej, a później może płacić mniej. Na przykład za wdrożenie zapłaci więcej, a później zapłaci mniej. Z drugiej strony są też strategie biznesowe, że na początku płacą mniej, a my mamy tak skonstruczne. Produkt, że im dłużej klient jest z nami, tym więcej płaci. Także my wzięliśmy sobie tych klientów i wyliczyliśmy taką średnią miesięczną wartość na tym kliencie czyli ile zapłacił do tej pory, ile jest z nami, podziel to i przez tą kolumnę nazwijmy to przesortowaliśmy tych klientów. Następnie podzieliliśmy ich na kwadryle czyli te 25% największych klientów. To byli zieloni. Kolejna ćwiartka to byli, już tam nie pamiętam, czy niebiescy chyba. Później byli, albo żółci. Później byli pomarańczowi i później byli czerwoni. Czyli czerwoni to są ci klienci, którzy zostawiali u nas najmniej pieniędzy. Później zobaczyliśmy sobie tą. Analizę postmortem, czyli wzięliśmy klientów, którzy zrezygnowali z naszych usług poprzez, y, przez ostatnie dwa lata i zastanawialiśmy się, y, na, nałożyliśmy te progi cenowe na tą analizę postmortem. Co się okazało? Okazało się, że w większości rea, y, rezygnują z nas klienci, którzy byli czerwoni, mniej y, ci, którzy są pomarańczowi. Ci zieloni praktycznie nie rezygnowali. Co ciekawe, byli też super zadowoleni z naszych usług. I to był pewien zwrot w naszym myśleniu, że po co walczyć o mniejszych klientów, jak można po prostu mieć bardziej stabilny biznes, kierując się do po prostu większych marek, większych klientów. Ci więksi klienci rządzą się też innymi prawami. Proces sprzedaży nie jest dwu, dwa tygodnie, tylko czasem y, trwa rok, dwa lata i w ogóle. Natomiast y, całościowy czas klienta, oni klienci, którzy płacą więcej, bardziej roztropnie podchodzą do y, decyzji zakupowych, y, ale też są dużo bardziej lojalni w rozumieniu, element wypięcia tej. Danego rozwiązania, danej technologii, jest po prostu bariera, jest większa. No i my skręciliśmy w kierunku po prostu droższych rozwiązań, w rozumieniu takim, że to przełożyło się na komunikację marketingową, to przełożyło się na komunikację sprzedażową. I tak jakbyś spytał mnie, kto jest naszym konkurentem, nie wiem, czy. Cztery lata temu, to bym powiedział ci, że nie wiem, Intercom, Active Campaign, może, może HubSpot. W tym momencie, jeżeli konkurujemy z jakimiś podmiotami, to konkurujemy z Salesforce, Adobe Cloudem, MRSSem, czyli rozwiązaniami globalnymi. I dużo, dużo droższymi, troszeczkę z innymi, z, innymi pół, z innej półki cenowej. I co ciekawe, to jest bardzo dobra strategia na czas kryzysu. Bo jeżeli my jesteśmy nazwijmy to rozwiązaniem dla małych i średnich firm, ale jesteśmy takim dobrym rozwiązaniem, to znaczy. Takim dobre value to money. To może się okazać, że dla e, tych dużych firm jesteśmy rozwiązaniem niesamowicie tanim. Czyli nawet podnosząc e, koszt naszego oprogramowania, ale porównując się z innym e, segmentem rynku, w odbiorze klienta. My jesteśmy nadal atrakcyjni cenowo. Także to jest troszeczkę kwestia pozycjonowania na rynku: kogo definiujesz jako swojego idealnego klienta i kogo yy, mm, adres, z kim ten klient cię porównuje. Strasznie trudna wypowiedź, przepraszam. Mam nadzieję, że Trud, nie Trudna, skomplikowana. W razie czego będzie można odtworzyć sobie tę wypowiedź i puszczać w kółko w lupie. Natomiast chyba chodzi o, o to, że ci mniejsi klienci są po prostu bardziej labilni. Tak, jakby duzi stabilni klienci, którzy mają swoje cele biznesowo jasno określone, jakby nawet decydując mm -hmm. się na jakieś narzędzie, czy też rozwiązanie, właśnie, które ma ich wspierać, no to robią to chyba też z dużo większym przekonaniem, i, i, i tym, że jednak tam trzeba będzie włożyć trochę pracy, a nie to będzie tak, że jakby coś odpalimy i zacznie nam generować e, przychody większe niż wcześniej. Nie? To jest to, to, do czego jakby tak. nawiązywaliśmy e, już wcześniej. Także na czas kryzysu można podnosić ceny i. Y... <laughs> My taką strategię też, też podjęliśmy. Tak jest, super. Pewnie trudno uwierzyć, ale to jest właściwie już 50 minuta naszego dzisiejszego spotkania i też jakby dbając o, o czas naszych słuchaczy, zostało nam ostatnie 10 minut, więc chciałbym zaprosić nas teraz wszystkich z powrotem. Ilona, jesteś cały czas na, na podglądzie. Natomiast... natomiast chciałbym za chwilę przejść do tych, tam są te dwa pytania, w sumie na jedno, które Ilona już troszeczkę odpowiedziała i później jeszcze Adam wrzucił pytanie. Tak więc jeszcze zachęcam wszystkich do zadawania pytań. I za chwilę przejdziemy do tej rundy. Natomiast chciałem się ciebie, Ilona, zapytać, jeżeli chodzi o cele biznesowe i taką strategię Eskola na najbliższe 3-6 miesięcy. Co planujecie faktycznie w obecnej sytuacji gospodarczej albo może w ogóle jakby bez nawet tej sytuacji, co co Eskola planuje na najbliższe pół roku? Okej, okay, więc na pewno chcielibyśmy się skupić na konsultingu. To jest taki obszar, który jest z perspektywy naszej gamy usług kluczowy i to jest tak naprawdę, on będzie spełniał dwie funkcje. Te, pierwszą funkcją będzie to oczywiście, żeby jak najlepiej poznać produkt klienta, ten, który chce zrealizować i potem go realizować zgodnie z tą wizją, którą sobie na. Na tej fazie ustalimy, ale też, jakby, ja znając fazę product development, wiem, że on to się zmienia bardzo w czasie, czyli inne założenia są na samym początku, a potem na końcu może się okazać, że w trakcie prowadzenia projektu bardzo wiele czynników skoczy i po prostu zmieni nam cały, wróci nam trochę to wszystko do góry nogami. Aczkolwiek w, w consulting na pewno będziemy inwestować i zasoby osobowe, i na pewno w marketing, jeżeli chodzi o obszar fazy Discovery projektów. Także to jedna z takich kluczowych zadań na ten pierwszy kwartał i oczywiście dotychczasowe review dotyczy, dotychczasowych KPI, które sobie ustaliliśmy. Też wierzymy, że nie wszystko jest wyryte w kamieniu i że zależnie od tego czy będziemy się zbliżać do naszych celów, czy nie, będziemy je odpowiednio modyfikować. Super. Mike, jak to wygląda w Uzerze, jeżeli chodzi o wasze plany na najbliższe pół roku? E... Mamy kilka inicjatyw, które, które zdecydowaliśmy sobie, że zaplanujemy. Cały czas to jest ten kierunek obsługi większych klientów, w których nie jesteśmy tylko dostawcą systemu, ale jesteśmy też osobą, tak jakby zespołem wspierającym konkretne procesy marketingowe. user.com jest firmą produktową, nie usługową to jest, my dostarczamy narzędzie, Natomiast sama sprzedaż takiego narzędzia jak właśnie marketing automation, customer data platform i oferowanie młotka to jest troszeczkę za mało, bo ludzie nie za bardzo wiedzą jak tym młotkiem się posługiwać. Także z uwagi pewnej luki rynkowej albo luki kompetencyjnej na rynku, my wykształciliśmy u siebie w zespole zespół, który jest zespołem sukces wdrożeniowym i mm, ten doszkalanie tego zespołu, robienie jeszcze lepszych wdrożeń, to jest y, nasza strategia na obecnej bazie, y, na obecnej bazie klientów, na y, też tych y, wszystkich y, nowych klientach. Y, natomiast z uwagi na to, że user.com jest y, firmą produktową i my szukamy jednak innowacji w naszej technologii. Parę lat temu nasz dział Research and Development, który bardzo ciekawe rzeczy y, dewelopuje, podjął y, pracę na modelach językowych, które miałyby zautomatyzować nasz, y, naszego chatbota, czyli zautomatyzować obsługę klienta, pytanie i odpowiedzi. Po wielu pracach, y, tak jakby i y, y, y testach, i eksperymentach, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że kurczę, no jeszcze, jeszcze coś to nie, nie działa tak. To znaczy, ten chatbot. Y, no jest głupi, nie? Tak, tak, long story short, taki, taki był wniosek, że on nie jest w stanie mm, odpowiedzieć na te pytanie. Natomiast na no 1 grudnia OpenAI opublikowało, udostępniło tak naprawdę technologię ChatGPT, ale udostępniło też troszeczkę prac naukowych, jak do tego doszli, jak tam te wektory połączyli w wielowymiarowe wnioski, także my tak jakby wróciliśmy do tej szuflady, gdzie mieliśmy ten projekt, wrzuciliśmy wszystkie zasoby w elementy związane z modelami językowymi w dużym uproszczeniu, na którym wcześniej pracowaliśmy i z uwagi na to, że widzimy, że. To jest ten kierunek. Do tej pory nasze algorytmy uczenia maszynowego skupiały się raczej na rekomendacjach produktowych, na tego rodzaju rzeczach, ale z uwagi na to, że naszą misją jest to, że wierzymy w to, że klienci zasługują na wspaniałą komunikację, i tak komunikacja musi być oparta o dane, które wiesz o tym kliencie. Ale też ta kreacja i modele generatywne tworzenia e, różnego rodzaju komunikatów mogą być za, i, zaimplementowane. Także no, my walczymy nad tym, żeby mieć własnego e, Chat GPT, którego e, w przeciwieństwie do openai będzie można e, doszkalać zawężoną e, porcją wiedzy. Czyli no, ChatGPT jest super alternatywą do Google, oddaję ci jasną odpowiedź natomiast nie może czerpać danych z zawężonego e, zakresu tych, tych danych czyli na przykład twojej dokumentacji twojej bazy wiedzy twoich dotychczasowych e, rozmów na czacie a my mhm. pracujemy nad czymś co może będzie mogło także no, tak jest faktycznie Faktycznie, jakby chat GPT i technologia OpenAI ma ogromnych zbiera ogromne żniwa, bym powiedział teraz w internecie chyba nie ma osoby, pewnie na tym live i osób na które nas słuchają, które nie spotkały się albo nawet nie wykorzystały chociaż raz chat GPT, żeby stworzyć piosenkę, czy też jakiś wiersz po swoim produkcie, rymowankę, tak jest, jakby to chat GPT tam zawsze jest w formie i to pewnie nie bezzasadnie, tak? Jest to technologia, która zmieni oblicze nie, nie jednej branży. Ilona, czy, czy wy też jakby patrzycie na czat GPT z zaciekawieniem, czy, czy raczej mm -hmm. na razie staracie się zobaczyć, jakie są jej możliwości? Nie, jakby jak najbardziej, tak. No, to jest fantastyczna technologia i chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. Nam już wielu członkom zespołu w tym nie ułatwia, ułatwia pracę, a czy, częściowo może po prostu przejąć te, e, przejąć te powiedzmy, bardzo. Może nie odtwórcze, ale część, część rzeczy jak najbardziej tak, żeby ułatwić to, przyspieszyć pewien proces. Ja z, wielką, z wielkim zainteresowaniem śledzę to śledzę tę ten, ten technologię i kibicuję, żeby jak najlepiej rozwijała się jak najlepiej. Ostatnio nawet trafiłam na taki artykuł, który mówił o tym, żeby ChatGPT i w ogóle ta, ta technologia wykorzystywała więcej danych z takich źródeł jak np. Wolfram Alpha, czyli takich bardzo wiarygodnych, precyzyjnych. I to tak naprawdę będzie coś, co rozwinie, jakby jedna z rzeczy, która może bardzo, bardzo mocno rozwinąć ChatGPT, właśnie. Tak, bo można się spotkać z niezłą konfabulacją chat GPT na tematy różne, jak odpytujemy o, o rzeczy, nie? tam jakby różne wpływy i różne strony hmm. Google'a mogą mieć wpływ na odpowiedź, które nie zawsze, jak wiemy, internet nie zawsze e, mówi prawdę, a tam chyba te źródła nie są jeszcze tak e, weryfikowane, jakbyśmy sobie tego e, spodziewali. Dobre. Um, jest ta magia, ale trzeba pamiętać, że modele językowe tylko przekształcają treść z określonym prawdopodobieństwem. W sensie machine learning nie łączy kropek w rozumieniu naszego rozumowania. On przekształca kropki, które się nauczył, w formę, która teraz jest już dla nas strawna. W sensie, jak chcemy, żeby było rymowane, to może być rymowane. I nie czujemy tego tej. Nieprzyjemności rozmowy z BOTem. I wydaje mi się, że e, tak jak rok mobile, no to rok rozmowy z mm, rozwiązaniami, to, to, to są. To, to, to jest ten rok, który w 2023 się wydarzy. Super. Dzięki wam za to. To było takie w sumie ten chat GPT wjechał trochę niespodziewanie, ale chyba nie bezzasadnie. I w sumie cały ten AI, machine learning, tematy związane właśnie z rozwojem tych technologii mogłoby. Mogłoby stać się właściwie tematem nie jednej rozmowy tego typu, jak dzisiaj mamy. Ja tak więc zostawmy sobie to, to na, na kiedy indziej, na deser. Natomiast mam, mam właściwie jedno pytanie i jeden taki ciekawy temat, który poruszył Radek Pogoda, którego serdecznie pozdrawiam. Był on z nami na naszym chyba poprzednim live, więc również śledzi nas, śledzi nasze poczynania jeszcze dzisiaj. Wspomniał on, że analiza postmortem jest super, ale jeszcze lepszym podejściem jest badanie. Obu grup, również tych, którzy kupili i nadal kupują, i ich pytamy, dlaczego kupili i po co nas mają, co wnosimy. Fajna wypowiedź, zgadzam się z nią w 120% i chciałbym ją zderzyć z takim ciekawym opinią, która się pojawiła ostatnio w internecie, że, że co by się działo na rynku, to nie powinniśmy odpuszczać słuchania naszych klientów. Pojawiło się to chyba wypowiedzi Michała Zadowskiego z PRAN24, który powiedział, że jeżeli nie masz stu klientów, czy tam do stu klientów, powinieneś bezwzględnie słuchać swoich klientów a, i, i reagować na to, co oni do ciebie mówią. A, ja tam skomentowałem ten, ten, ten pościg właśnie tym, że właściwie dlaczego stu klientów nas do tego uprawnia, żebyśmy rezygnowali ze słuchania naszych klientów. I chciałem poznać Waszą opinię, jak to jest. Czy, czy słuchamy tych klientów zawsze, czy wybiórczo, czy jest jakaś liczba, która dla Was mówi, że ok. Od tego momentu my wiemy lepiej. Ja, Ilona, jeżeli mógłbym zacząć od ciebie. Okej. Okay, no my z kolei nie mamy takiego produktu, który, który na przykład jest sasem i który można, gdzie klientów może liczyć dziesiątki, tysięcy czy setki, więc jest tam trochę łatwiej. Z mojej perspektywy ja jestem zawsze za tym, żeby słuchać klientów i i zbierać jak najwięcej informacji o tym o jakości którą dostarczamy o sposobie pracy czy ona odpowiada tym klientom czy nie i tak naprawdę u nas takim łącznikiem pomiędzy już trwającymi projektami a działem sprzedaży są PM-owie i oni tak naprawdę pełnią kluczową rolę bo są twarzą są w pewnym sposób reprezentantem także ich zdanie na ten temat jest zawsze, słucha, zawsze, zawsze słuchamy i zawsze jest dla nas wartościowe. Także to, jeżeli chodzi o customowe usługi. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, no to tutaj też pracujemy dosyć blisko z klientami. One mają charakter wzrożny takich projektowych często, więc jest mi po prostu łatwiej. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest SaaS i nie sprzedajemy tego w dziesiątkach tysięcy, więc tutaj myślę, Mike, będziesz miał więcej do, do powiedzenia. Michał? Wydaje mi się, że w wypowiedzi Sadka chodziło o to, że pewne rzeczy poniżej 100 tych klientów możemy robić ręcznie i powinniśmy robić bez, nazwijmy to, analizy statystycznej, e, opierającej się o wiarygodną próbkę danych. W rozumieniu takim, że e, jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na takich, nie wiem, wynikach ankiety, czy jakiegoś NPS-a i bardzo często ludzie nie umieją czytać danych i mówią, że my mamy NPS-a 98, albo mamy NPS-a 100, prawda? No super, tylko że z twoich tysiąca klientów na tego NPS-a odpowiedziało trzech i wszyscy powiedzieli, że są na 100, także no nie powinieneś mówić, że masz NPS-a 100, bo wiarygodność tych danych. Bez zestawienia ich z pokryciem tej próbki, po prostu nie uprawnia cię do, do, do pewnych rzeczy. Ale jak analizujemy te dane, one są takie bezosobowe. Natomiast jeżeli tych klientów jest mniej, my możemy wyciągnąć tak zwane insighty z tych elementów, rzeczy, które jesteśmy jest nam trudno skwantyfikować w, takie, w taki zero-jedynkowy sposób, a powyżej tych, z, z tych stu klientów musimy troszeczkę podejść, jak jakby łączyć analizę jakościową, czyli właśnie bliskie rozmowy. Na odpowiedniej próbce reprezentatywnej, z analizą taką ilościową na naszej całej bazie klientów, prawda, jakiego mamy NPS-a, jaką mamy, nie wiem, ocenę projektu powdrożeniowego. Bo zdarzają się często w firmach, które mają bardzo dużą masę klientów, faktem, że oni skupiają się na tylko Jednym niezadowolonym superkliencie. Jeżeli masz 10 tysięcy klientów i jeden jest super niezadowolony, to oczywiście trzeba go zaadresować, ale może nie trzeba mu, nie wiem, dorabiać funkcji w produkcie, skoro ona się przydaje tylko temu konkretnemu klientowi, a 9999 pozostałym w ogóle się nie przyda. Nie? Także, także te elementy trzeba. Zaadresować nazwijmy odpowiednią komunikacją i rozmową. I tutaj moje doświadczenie na tym na bramce w klubie nocnym się przydaje, że jeżeli ktoś nie został w, w, wpuszczony do lokalu i mówi, że to beznadziejny klub albo używa gorszych słów, to nie znaczy wcale, że to jest beznadziejny klub, tylko że może po prostu to nie było klub dla niego. E, także Czyli tak. dobrze wyciągnięty fakt z twojego życia, bo jak widać analogie no. można znaleźć nawet w biznesie. Tak więc super. Słuchajcie, mam do was takie pytanie. Czy wy macie jeszcze dla nas i dla słuchaczy chwilkę? Bo mam pytanie od pana... A Adama, które moglibyśmy spróbować zaadresować. Okej, okay, świetnie. Ja tak. Ilona? Mhm, czyli ja mam zaczynać odpowiedź. Znaczy, znaczy pytanie bardziej było, czy, czy masz jeszcze do nas chwilę, bo, bo wiemy, tak, że... Tak, tak, myślę, sprawy. że chwilę, chwilę jeszcze damy radę. No to słuchajcie, właśnie jak w waszych firmach realizujecie działania retencyjne, czyli z utrzymaniem obecnych klientów i zachęcacie ich do pozostania z wami. I dziękujemy Adamowi za to pytanie. I faktycznie, Ilona, jeżeli mogłabyś zacząć, to byłoby super. Tak, jeżeli chodzi o utrzymanie aktualnych klientów, to tak naprawdę tutaj mocno skupiamy się na tym quality i na tym, w jakiej jakości dowozimy projekty, bo to jest dla tego klienta kluczowe i najważniejsze, więc żeby realizować projekty w odpowiedniej jakości i w czasie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, staramy się być go blisko i słuchać jego potrzeb tak, żeby... Jakby on nie musiał szukać już gdzieś dalej tego dostawcy, bo już go ma. To znaczy, czyli tak naprawdę wracamy do tego wspólnego mianownika słuchanie klientów, bo myślę, że bez tego no nie da się, nie da się budować niczego więcej. Super, dzięki. Ja tak może bardziej operacyjnie y, y, odpowiem na to pytanie. Kwartalne spotkania y, z klientami, którzy nie są na self-service na zasadzie takiego podsumowania, nie y, nazwijmy to statusy bieżączki. Tylko dobrze, to dzisiaj zróbmy sobie, nie kontrolujmy GIRY, Asany czy, czy innych tasków, tylko zastanówmy się, co w następnym kwartale, albo co w najbliższym okresie, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym, półrocznym, jest priorytetem, który możemy nowo zaadresować w naszej współpracy. Także to jest. Ekanci, osoby obsługujące klientów powinni mieć, nazwijmy to, e w jakimś interwale czasowym, czy to kwartalnym, czy to półrocznym, czasem rocznym, jeżeli te, te biznesy są, nazwijmy to, takie wie, większe projektowo, powinny mieć konieczność dobrze, Dzisiaj nie rozmawiamy o bieżączce, bo bardzo często zakopać się w bieżączce można, a myśleć trzy kroki do przodu, to jest to, jest to co utrzymuje, nazwijmy to, retencję. Także to, 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 taka, taką wskazówkę mogę zaoferować. Świetnie. Dziękuję Wam bardzo. Wiem, że też musicie już uciekać właśnie na, na kolejne spotkanie i te harmonogramy napięte. Nie chciałbym Waszej optymalizacji czasu nadwyrężać. Tak więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Dzięki, wielkie za um, i dzięki. Dzięki. E, trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia też niebawem, bo mam nadzieję jeszcze Was ugościć, chociaż nie raz w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Do zawsze zobaczenia. z przyjemnością, zawsze z przyjemnością, Pawle. Świetnie. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Dzięki bardzo. E, no to...